Imprezę Kabaret Svensson Band. Cześć. Cześć, Heida. Ule. Jak tam samopoczucie przed dzisiejszym konkursem? Bardzo dobre. A ty jesteś nowym członkiem kabaretu, tak? Tak. Jak się z tym czujesz? Fantastycznie. Tak? Jak najbardziej. Coś jeszcze dodasz? To jest takie uczucie, które nie umiem wyrazić słowami. A od kiedy jesteś członkiem kabaretu? Od pół godziny. Pół godziny. Czyli to jest takie oszukiwanie, jednym słowem. Nie, jechaliśmy tak. Po drodze i stał. Mówimy, no weźmiemy, no co będzie stało. Pan mnie zgarnęli. I już. I przyjechałem. Festiwal nosi nazwę Zostań Gwiazdą Kabaretu, a jak według was powinna wyglądać taka prawdziwa gwiazda kabaretowa? My. Jesteście uosobieniem takich gwiazd. Tak, szczególnie po koncertach. Czy to czy spojrzysz na przykład na moich kolegów? Ja się w ogóle nie czuję się jak gwiazda w ogóle. Gdzie są drinki? Gdzie są drinki? No, on szukał, dojechaliśmy, bylibyśmy już godzinę wcześniej, tylko on cały czas szukał swojej przyczepy. Jakiej przyczepy? No, nie udawaj, że nie wiesz jakiej przyczepy. Ale której się wiesz? No właśnie. Co znalazłeś? Nie. Właśnie te co były mu się nie podobały. Odpięłeś. Jeden chyba. Basen tylko. On lubi dwa baseny, nie? No bo jeden jest ciepłą wodą, drugi jest zimną wodą. No oczywiście prawdziwa gwiazda kabaretowa, no cóż, no powinna nosić ze sobą czerwone dywany. I tak się poruszać po ulicy, żeby ten dywan się cały czas przed nim rozwijał. To jest oczywiste. No i mieć z boku sześciu paparazzi, którzy by ją fotografowali. Pewnie wyposażona. Tak, to taka zwykła gwiazda. No, myślę, że tu nie ma co rozgraniczyć między gwiazdą kabaretu czy nie kabaretu. Ja już sobie zamówiłem jakieś tam Lamborghini na wieczór, gdzieś na wszelkie wypady. No nie wiem, to zależy, jeśli wygram to Lamborghini, a jeśli nie, to będzie tam jakiś Cadillac po prostu stał. Także myślę, że standardowo to co zwykle, tak zwykle się zachowują gwiazdy. Tak. O, Daniec. Kryszak. Tak powinni. Ogólnie. Staro. 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 Staro, długie włosy, siwe. Albo łysinka. I powinni już być na takim etapie, że po prostu już są takimi gwiazdami, że im nie zależy. Tak, tak. Powinni być już na takim etapie, że po prostu tak, że... Czyli jak powinna się zachowywać taka gwiazda? I taka gwiazda powinna jeść słodyczy dużo. I mieć duże wymagania od organizatorów. Mieć duże wymagania, mieć zawsze, zawsze kilka mikrofonów zapasowych, zawsze publiczność zapasową, w razie jakby... Cztery garderoby. No i publiczność zapasową, w razie jakby poprzednia była na przykład zmęczona już po pierwszym numerze, no to przy drugim, żeby była zmiana publiczności. Z pokorą. Z pokorą. Tak. A dla was? Co myślicie? Sztefan. Sztefan już kiedyś był gwiazdą. To jest dość ciężkie pytanie. Nie odsuwaj się. O, co do gwiazdy. Gwiazda powinna świecić, gwiazda powinna grać piłkę nożną. I gwiazda... W bierki powinna grać. Ale gwiazda kabaretu powinna grać piłkę? I gwiazda powinna grać w reklamach i mieć fanaberię, i gwiazda powinna dawać przykład dzieciom. A jak powinna wyglądać taka gwiazda? Tak. Albo tak. Tak śmiesznie. Znaczy... Bo jak kabaretowa to śmieszne. Przeważnie ludziom tak się kojarzy, śmiesznie. To znaczy wyglądać śmiesznie? Nie wiem, na przykład majtki na głowę założyć, albo na przykład koszulkę w drugą stronę, albo na lewo. Trochę żałosna taka gwiazda, to ale... chyba nie powinna być żałosna. Tak, ja na przykład... No takie to są gwiazdy kabaretu. Ja powiem coś na poważnie, bo niektóre kabarety mają się tak gwiazdy i faktycznie wyglądają zabawnie, po tym jak widać, robią. Jak się ubierają, a niektóre kabarety, które są gwiazdami, czyli nie wiem, Moralny Pokój tam, prawda, nie wiem, Nodówka, to raczej normalni ludzie, normalnie się ubierają i tak dalej, więc... Więc normalnie. Myślę, że trzeba normalnie wyglądać, żeby nie dostać jakiejś sudowy.
Cześć, Miśku. Jestem twoją gorącą faczką. Dzwonię. Tak. A co powinna umieć gwiazda kabaretu? No na pewno podstawy matematyki na pewno. Trochę z polskiego. A po co te podstawy matematyki? Żeby policzyć, ile jest ludzi na sali. Na przykład. Albo tak, albo policzyć pieniądze, za które się tak, grało. Tak, dokładnie, żeby się nie pomylić. Żeby się nie pomylić. Błyszczać. No myślę, że mógłbym dłużej to jakimś tam wzorem. Spokojnie, tak, tak. Gdyby ktoś potrzebował zobaczyć, jak wygląda gwiazda, to jeśli chodzi o urodę i takie rzeczy, to myślę, że to wszystko już mam. Teraz tylko jeszcze walczę o talent, także... Nie, trzeba umieć mówić. Dobrze się wysławiać. Mówić troszkę trzeba wyraźnie. Jak nie wyraźnie mówi, to nie wiem, to mówi, nie? A nie wyraźnie, to wyraźnie. I podstawą jest wyraźne mówienie. Wyraźnie. Jesteście przykładem gwiazd kabaretowych. Tak, przylatujemy z północy, a tam gwiazdy bardziej widać. A czy by nie powinna robić gwiazda kabaretowa? Jeść ciastek w trakcie wywiadu? Głównie, tak. Jeść podczas... Mówić, jak się je. Nie powinna nie dołączać soplenić do kabaretu na pół godziny przed. I na zielono nie powinna, wchodzić w słowo. Oj, nie powinna, tak. Nie powinna przegrać tego festiwalu przede wszystkim. Nie wiem, czego się nie powinna robić, nie powinna... No oczywiście nie powinna się upijać i świętować zwycięstwa wygranej. Generalnie nie powinna się zmienić, błyszczeć tak samo jak błyszczała przed. Ale czego nie powinna robić? No nie wiem, grać może w filmach erotycznych nie powinna, ale no, bo to śmieszne było. Chyba, że zaczynała od tego. No, ale no przecież umówmy się, kabareciarze to są najbardziej utalentowani ludzie, bo wykorzystują swoje wszechstronne talenty w celu rozbawienia publiki. To nie jest zwykły aktor, tylko to jest aktor, piosenkarz, nie wiem, komik, mim i tak dalej. Pić alkoholu? Nie, tak, nie powinna pić alkoholu, nie powinna brać narkotyków. Nie powinna bawić się pluszowymi misiami. W zasadzie gwiazda kabaretu nie powinna robić nic. Bo to jest taka nieciekawa jest. Bo to jest gwiazda. Już nikt nic od niej nie wymaga, tak? Nie, nie, już nic. Już nic, już wszystko wymagali od niej. Nie mi lepiej powiedz, co to są studia? Co to są studia? Studia to jest tak, że chodzisz i pijesz. Chodzisz i pijesz. A jak... Możesz. A jak nie będę pił? To nie zdasz. To ja nie wiem, co matka się drze tak na ojca. Już chyba w cholerę egzaminów musiał pozdawać. A kto dla was jest prawdziwą gwiazdą kabaretu na naszej polskiej scenie? Podjrzyjmy się tutaj, albo nie. Ja bardzo lubię kabaret Hrabi. Uważam, że to jest bardzo dobry kabaret i bardzo cenię i podziwiam. I bardzo lubię kabaret Hrabi, jak jest w jury. I lubię. Oni tego nie obejrzą, także prosimy szczerze. Jak? Przecież mają internet. Ale to już po fakcie będzie, nie? Ale naprawdę ich lubię. Nie, ale lubimy kabaret. Zawsze w wywiadach mówimy, że to jest najlepszy kabaret w Polsce, ponieważ łączy najlepsze cechy różnych, można powiedzieć, gatunków, czy różnych stylów kabaretu aktorskiego, jakiegoś tam, jak to się nazywa, lirycznego kabaretu, literackiego i takiego popowego, jest śmiesznie i jednocześnie ma to wysoką jakość, ten produkt, co robię. Nie, no na pewno w naszej branży Ireneusz Klosny, którego bardzo cenimy i to, co robi, bardzo nas bawi i szanujemy jego właśnie pomysły i formę, którą przybrał. My trochę inną pantomimę gramy, ale tak jak mówię, no jesteśmy miłośnikami pantomimy i lubimy także taką pantomimę, może też nie do końca klasyczną, którą Irek Krosny uprawia, no ale w naszym polskim kraju no, jest to dla nas. My polski rynek dość słabo znamy jeszcze. Widziałem występ Abby w polskiej telewizji. No. Co? Tylko Abba jest gwiazdą dla was, tak? Ja się śmiałem. Muzyczna gwiazda. No tak, a my? My nie. Nie? Marcin Daniec. A ktoś jeszcze? Jerzy Kryszak. A dla ciebie? Dla mnie
Marcin Daniec, oczywiście, no i przede wszystkim Jerzy Kryszek. Tak. Coś jest zgodnie, tak? Nie. Ale akurat jeżeli chodzi o gwiazdy, to tak. A czy wy zamierzacie być gwiazdami kabaretu? Znaczy, jak będziemy już w takim wieku, że już wiek nam pozwoli na bycie gwiazdą, czyli jak będziemy około 70 lat już. Tak, jak utujemy. To utujemy i już będziemy trochę łysi i siwi. To znaczy, zmarszczki. Bo myśmy się jeszcze dokładnie nie dogadali, kto z nas będzie łysa, a kto siwy. Ja bym wolała siwa być. Siwa. To ja będę... jeszcze trochę zmarszczek na siebie przyjąć, tak, to... a ty możesz wziąć ja będę łysy. Nadwagę. To ja będę łysy i gruby. Wtedy i wtedy będę gwiazdą kabaretu. W takim razie mam wam życzyć tego, żebyście zostali gwiazdami kabaretu, czy nie? Myślę, że powiedzieć. Tak. Będziemy gwiazdami, będziemy mieć tyle tak. kasy, że po prostu sobie lifting zrobimy, odsysanie tłuszczu. Też tak myślę po prostu, że będziemy mieli własne garderoby już wtedy, gdzie będziemy mieli twojego fryzjera, który będzie masował łysinkę i czesał siwe włosy. Made in China! Nawet słonina! Made in China! Made in China! Made in China! Jest kłopot, że ja nie lubię tego słowa gwiazda i ja jakoś nikomu bym... Jeśli kogoś nazywam już gwiazdą, to prawdopodobnie on traci w sobie tę całą świeżość, którą kiedyś miał z kabaret. I ja bym nie chciał nazywać gwiazdami ludzi, bo żadnych z kabaretu, być może mam parę takich kandydatur, bo to by świadczyło o tym, że przestaję już ich cenić jako kabareciarza, że zaczynam ich dostrzegać tylko i wyłącznie członków tej takiej... tego środowiska wzajemnej adoracji, tego high life'u, tego czego nie rozumiem zupełnie, co jest dalekie od jednak sztuki alternatywnej, chyba z której się wywodzi kabaret. To jest jednak sztuka trochę offowa, trochę wychodząca, trochę kultura studencka, trochę, chociaż mamy też kabarety literackie, ale to zawsze było gdzieś tam off, to zawsze było gdzieś obok, to zawsze było gdzieś z boku.